No i tyle z mojego piratowania. Kurczę, przygoda z piractwem się skończyła. Ale tu założyłem. O, porwała się. A taka amerykańska była. Szef mi nad morzem kupił. No i się wykończyła. Ajajaj. Kupię nową. Inaczej to trochę zamontuję. Będzie sztywniejszy ten pałąk. Już piratowania nie ma. Ajajaj. Dobra. Ja sobie maszynę rozłożę. Którym to? To tym się rozkładało. A więc siemano wszystkim. Mamy 6 października. Jak się nie mylę. Przyjechałem właśnie na te pole 17 hektarów, co jest za mną. Co orałem ostatnio. Muszę zobaczyć, jak tu ma poustawiane, co i jak. Na razie tak na sucho. Bo co? Już nie pamiętam, jak to było ustawione, ale mi się wydaje, że będę musiał tą włókę opuścić. Sobie ją przestawię o jeden ząbek, czy tam o dwa oczka. I nie wiem, czy trochę tego wału nie popuszczę, żeby tej ziemi nie zabiło aż tutaj, bo tu glina jest. I będziemy działali, już nie pamiętam, na jakich ustawieniach tam jeździłem. Pamiętam, że ostatnie pole, znaczy robiłem takie bardzo piaszczyste i na końcu robiłem tam po krzakach, po tym frezowanym. Także pewnie to tam miałem pounoszone te blachy z tyłu, tą włókę. I dlatego muszę to przestawić. Pewnie. Zaraz sobie zerknę. Przestawię ją i będziemy działali. Troszeczkę agregat już przyrdzewiał. Tutaj gęsiostopki, łapki, tutaj wał. Włóka troszeczkę przyrdzewiała. Już dawno nim jeżdżone nie było. Dlatego pora go przepalić trochę po orce. Tu znowu glina jest. Tu jest masakryczna glina, jak widzicie. Wiaterek dzisiaj jest, słońce świeci, temperatura 20 stopni na dworzu. Ziemia przeschła, ale wiecie co wam powiem? Fajnie by było, jakby w nocy dzisiaj posiąpiło. Znaczy wczoraj w nocy, co mieliśmy nockę z 5 na 6. Ta bryłka byłaby wilgotna i by fajnie się kruszyła. Powiem wam, fajnie by się kruszyła, bo tak to co? Tak to może być problem z tym kruszeniem się jej, ale jakby znowu dolało bardzo mocno, to byśmy tym agregatem nie wjechali, bo by się zarawały, zapchały, zalepiłyby się całe wały. O, i to są właśnie przejazdy po między tymi wysepkami. Opona obtarta. Tu też opona obtarta. To jest właśnie jazda między tymi wysepkami. To wychodzi właśnie. Dobra, ja wsiadam, ruszam, zobaczę jak to będzie szło. Dobra, tu sobie GPS-a ustawiłem. Nie chciałem tutaj czasu marnować. Muszę sobie przypomnieć, tylko napędy trzeba powłączać. By pierwsze co, to już wam mówię, troszeczkę prędkość zwiększymy, tak 10,5. Pierwsze co, zajmiemy się bruzdami. A jeszcze czekajcie, narzędzie tylnie HL numer 1. Dobra, tu mam. Czekajcie, tu są zawory. Już chciałem jechać. Zawory. Niebieski. Muszę ciśnienie zwiększyć, bo aż wali grabkami. To jest od... Pod niebieskim mam podłączoną regulację głębokości. No i teraz lepiej to działa. Chociaż ja bym jeszcze troszeczkę zmniejszył. Dobra, jedziemy z tematem.
Pierwsze co, to bruzdę zaciągamy, pod którym ja mam dyszel, pod czarnym. Tutaj ten poprzednio będę musiał dwa razy zjeździć. Dobra, jedziemy pierw z bruzdą. Ale glina tu jest. Tu jest piach, znaczy piach, luźniejsza ziemia, tu znowu glina. I to jest taka robota, kurde. Będę miał tu trochę zabawy. Jadę teraz wzdłuż. Zasypuję bruzdę. A potem będę delikatnie z ukosa jechał i też jeszcze będę ją zaciągał. O, tu widzicie, to jest glina, normalna glina prawdziwa. Ale tu chyba jakiś Gordon orał, kurczę, na orane. Najgorzej to jest pierwszy raz objechać, drodzy widzowie. To jest masakra. O, a tu jest ten kamyczek. Piękny, piękny okaz. Jak go wyorać? No, na takiej luźniejszej ziemi to traktor ma co ciągnąć. Tam taki wał się ciągnie ziemi, to kurde. O, widzicie, to jest żywy piach. A tam dalej glina. Na tej luźniejszej ziemi bruzda zasypana na razówę. Zaraz dojadę sobie do końca. Gdzieś będzie trzeba, co będzie trzeba, linię AB sobie zrobić. Zrobiłem poprzeczne cały dookoła, w sensie bruzdę. No i teraz tu gdzieś wjadę sobie linię AB wytyczę. Linię AB sobie wytyczę gdzieś. No i co ja tutaj mogę zrobić? Stój, stój, stój. Gdzieś tam na oczko będziemy jechali. Dojechałem właśnie tu do oczka i co, i jeszcze raz po tym samym śladzie muszę jechać. No bo takie bryły zostają, że masakra. Patrzcie, co tu się dzieje. Czy tu będzie, jak tak zostawimy, to ziarno będzie na wierzchu.
muszę to jeszcze raz przejechać tutaj. Po długości, całą długość muszę przejechać jeszcze raz. Czy to ziarno na wierzchu będzie? Tak nie może być. Normalnie tak patrząc, to tu będziemy mieli zaraz drugi narodowy stadion. No taki stolik jest, że petarda. Ale wam coś pokażę innego. To co mówiłem. Orka ścieżek bez głęboszowania. Patrzcie jaka bryła. Tu był ślad koła szedł i tu ślad koła. Patrzcie jaka bryła. Widzicie? Tam gdzie Bartek wjechał, to ta bryła jest mniejsza była już, o wiele mniejsza, wyorywałem mniejszą bryłę, a to kurde. Tu miałem na górce ścieżkę też technologiczną, która nie była zgłęboszowana, oczywiście ją przeorałem, ale takie bryły były, że musiałem na dwa razy jeździć bednarem, bo po wierzchu szedł. Taka skamielina była. Zobaczymy jak tu będzie wyglądało. Jak tu przejadę bednarem, czy będę musiał też dwa razy jechać, czy nie? Zobaczymy. Tam już dalej widzę, jest ok, nie ma tragedii. Tu jest najgorzej, bo tu jest taka glina oporowa. Masakra, bryła. Patrzcie, jaka bryła wielka. Tu nie ma żartu. To kurczę, jest taka specyficzna ziemia. Trzeba wiedzieć, znaczy wiedzieć, no trzeba troszeczkę pomęczyć się w uprawie, ale nie ma tragedii. Trzeba czasami poprawkę jakąś nałożyć podczas uprawy. Nie wszystko na razówę, nie na raz, tylko po dwa razy czasami przejechać. Ale daję sobie rękę uciąć, że nie rozbiję tego po jednym przejeździe. Nie ma szans. Jak takie tafle lodu jakby się odrywały. Już się znajduję na tej wysokości, gdzie Bartek mi zaczynał, gdzie już mi głęboszował ścieżki. Co wam powiem, to wam powiem, tak jak myślałem, nie ma już tego problemu z gliniastymi, z tymi bryłami gliniastymi. Raz przejadę, jest picabello, bo ta bryła jest, tak jak mówiłem, ona już częściowo była rozbita tym wałem mulczującym. No i teraz jak przejadę tym, to ona już się fajnie rozbija, zupełnie inaczej ten agregat na tym pracuje. I powiem wam, dobrze, że resztę tych ścieżek zgłęboszowaliśmy, bo tak jak myślałem, tak jak właśnie myślałem, że będzie troszeczkę mniejsza bryła i później będzie łatwiej tym agregatem przepierdzielić to. Będzie się lepiej rozbijała ta bryła. Jeszcze no gdzie nigdzie są takie troszeczkę większe bryły, ale jest lepiej na pewno niż wcześniej. Lepiej na pewno jest niż wcześniej. O to właśnie chodziło. Mamy godzinę 18. Zakończam pole. Ostatnie poprzeczniaki, tutaj ostatni przejazd na tym poprzeczniaku, jeszcze tam na początku muszę zrobić poprzeczniak i będę miał już te pole zakończone, to jeszcze jakieś 15 minut i no i koniec i jeszcze powrót 50 km do domu, znaczy do domu, na bazę, na gospodarstwo. Kolejny raz agregat zdał egzamin. Wcześniej, później muszę iść zobaczyć przed wyjazdem
Czy wszystko jest cacy, parę ładnych kamieni wyciągłem jeszcze nim. Będzie trzeba zbierać. To ładnie tego kamienia trzeba obrobić. Będzie gitara. No, także drodzy widzowie, żegnam się z wami, trzymajcie się i do zobaczyska, hej!